Cześć, tu Weronika. Witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Jeżeli oglądacie ten vlog jako pierwszy, to witam Was serdecznie. Tak jak wspomniałam, mam na imię Weronika, mam cukrzycę typu pierwszego od prawie już 30 lat i mieszkam w Belgii. I dzisiaj trochę o tym życiu w Belgii z cukrzycą będzie, ponieważ muszę odebrać insulinę z apteki. Więc trochę Wam o tym opowiem, jak to tu wygląda. Musiałam iść do apteki, żeby zamówić dodatkowe opakowanie przed moją wizytą u diabetologa. O tym też będzie odcinek, bo tak się składa, że zbliża mi się wizyta u diabetologa. Więc zobaczcie, jak to tu wygląda. A miałam jeszcze po prostu receptę elektroniczną na moim dowodzie osobistym, bo tutaj no już od kilku lat używa się głównie przede wszystkim recept elektronicznych. Można poprosić lekarza o wydrukowanie recepty, ale wszystko jest właściwie przypisywane do dowodu osobistego. Idzie się do apteki, po prostu daje się dowód osobisty, czytywany jest chip przez farmaceutę i wszystko wiadomo, jakie recepty są jeszcze ważne, co jeszcze można odebrać. Więc ja właśnie poszłam do apteki, bo patrzyłam, kalkulowałam, patrzyłam w lodówce, ile mam insuliny i okazało się, że no, zbraknie mi do wizyty, bo nie odebrałam wszystkiego po poprzedniej wizycie i okazało się, że recepta jest jeszcze ważna. Gdyby nie była ważna, no to napisałabym po prostu maila do mojej diabetolog i ona by po prostu dodała tą receptę do mojego dowodu osobistego, więc jakby to jest super komfortowe rozwiązanie. No ale ponieważ właśnie patrzę w dół, bo mam tutaj, muszę wziąć ten tykiecik do apteki, ponieważ nie było akurat tej mojej insuliny dostępnej na ten moment, bo mam taką specjalną, pokazywałam to w pierwszym vlogu Wam, właśnie jak wygląda moja pompa. Moja pompa to jest AccuCheck Insight i ona ma takie dedykowane fiolki, które się wkłada bezpośrednio, więc to się nazywa pump card i po prostu to nie jest insulina, która często jest tak ona stanie, zazwyczaj w jakichś większych aptekach, ale idę tutaj do mojej takiej małej lokalnej apteki, więc po prostu zostałam właśnie, nie wiem, który w sumie muszę dać, wezmę oba, bo jeden to chyba jest po prostu rachunek, więc jest po niderlandzku Aftehalen, czyli do odbioru i co sprawia mi zawsze ogromną radość, jest na paragonie 0 euro, ponieważ insulina w Belgii jest bezpłatna. Nie ma żadnych opłat właśnie za insulinę, ani tak naprawdę za osprzęt, tylko no najprościej mówiąc za ubezpieczenie, za wizytę u lekarza, za badania, za to się płaci, natomiast jeżeli chodzi o cukrzycę, to insulina i właśnie osprzęt jest bezpłatny. Ale o tym też chętnie więcej opowiem w innym filmie. Powiem szczerze, że jak tu przyjechałam, to byłam w szoku, że insulina jest bezpłatna i chyba dalej jestem trochę tak zdziwiona, że a jednocześnie zachwycona. No, jest to jednak bardzo, bardzo ważny lek. No, jest to lek ratujący życie, jeżeli nie wytwarzamy insuliny. Nie mamy wyboru, musimy przyjmować tą insulinę z zewnątrz, więc dlaczego nie miałaby być bezpłatna, tak? To nie jest nasza wina, że mamy cukrzycę typu pierwszego. No ale nic, muszę lecieć do tej apteki, dlatego też, że czas mi się kończy i to jest kolejna ciekawostka, bo tutaj dużo sklepów i usług ma siestę, tak, trochę tak jak we Włoszech, o godzinie lunchowej, czyli zazwyczaj jest to jakaś tam 12:30 albo pierwsza, na przykład takie usługi jak apteka zamykają się i po prostu przez godzinę nie można nic załatwić. No ale cóż, no, każdy ma prawo do zjedzenia obiadu, ale wydaje mi się, że w Polsce to tak jest, tak byłoby mocne zdziwko, byłoby to takie nie do pomyślenia i powiem szczerze, że mimo, że jestem tu już tyle lat, to łapię się na tym, że zapominam, idę sobie, o, załatwię sobie parę rzeczy, tutaj wejdę tam i ja w takiej apteka mas jestem, no. Także geniusz ja, więc teraz muszę zasuwać, bo tak się składa, że zostało mi chyba jeszcze tylko pół godziny. Wziąć tikiecik, powiedziano mi, że insulina będzie jakoś tam pod koniec tygodnia, więc stwierdziłam, że po prostu pójdę dla bezpieczeństwa w piątek, żeby nie było, że będę chodzić. No, mogłam też sobie zadzwonić, ale kto lubi dzwonić? Jestem już po załatwieniu sprawy w aptece, mam moją insulinkę.
W ogóle chciałam też powiedzieć Wam taką ciekawostkę, że często farmaceuci tutaj w Obrażanku Brukseli, bo mieszkam w Brabancji Flamandzkiej, generalnie tuż przy granicy z Brukselą i oni często w ogóle mówią w trzech językach. Nie dość, że po niderlandzku, to i właśnie po francusku i po angielsku, jeżeli trzeba, więc jak nie jestem czegoś pewna, to mogę się zawsze przerzucić na angielski, ale staram się cały czas po niderlandzku mówić. Jak się przejedzie. Strasznie dużo ludzi teraz pod apteką przez to, że zaraz się zamyka, bo dosłownie 20 minut zostało. Teraz właśnie chciałam Wam pokazać takie coś, taki automat z lekami. Jestem strasznie ciekawa, czy takie coś już w Polsce jest. Poczekajcie. Tak to wygląda. To jest taki 24-godzinny automat z lekami, na przykład z mlekiem, prawda, w proszku dla dzieci, z jakimiś testami, z takimi lekami, które są, mogą być bardzo potrzebne, prawda, tak na CITO, na już. No i oczywiście one są generalnie droższe niż te w aptece. To trochę tak, jakbyśmy brali, prawda, z apteki dyżurnej. No ale wydaje mi się, że jest to bardzo przydatne. Widziałam takie coś też, jak byłam teraz na Sycylii. Tylko, że w ogóle nie było takiej przezroczystej ścianki, tylko to był ekran. Nic nie było widać, więc no tak. Wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo przydatne, jak naprawdę jesteśmy, prawda, w potrzebie. A ja już idę sobie do domku. Jakbyście byli ciekawi, jak wygląda ten, jakieś ujęcie na aptekę. Jest po niderlandzku, nazywa się Apotheek. Więc wszystkie tutaj nazwy w ogóle są po niderlandzku, ponieważ jesteśmy we Flandrii, ale przez to, że jest właśnie ta okolica blisko Brukseli, to też dużo osób mówi jednak po francusku, obsługa w sklepach, prawda, mówi po francusku. Natomiast no, jest obowiązek, żeby wszystkie informacje, wszystkie napisy były po niderlandzku, zgodnie z regionem. Insulina załatwiona i to jest najważniejsze. Teraz wracam do domu, bo jest tak zimno, że wariuję. Właśnie się ogarnęłam, że jeszcze nic nie było dziś o cukrach. Mój system właśnie pokazuje tutaj, że trochę było jakiś mikrokorekt. Wstałam dziś dość późno, bo koło 9 mi się wydaje, no to tutaj widać, że właśnie, no, czy przed 9, no właśnie widać tutaj, prawda, że wstałam i prawdopodobnie był ten wyrzut hormonów i nie jadłam śniadania, jakoś tak wyszło, że po prostu pojechałam na kawie i nic nie zjadłam. Tu trochę mi zaczęło spadać, poszłam do apteki, więc ustawiłam sobie tryb zen, czyli że wyższy wynik docelowy, ale teraz wróciłam, wynik trochę podskoczył, więc mogę to wyłączyć, bo on będzie mi dawał korekty przez to, więc na razie wynik jest taki, jestem przed obiadem, dziś obiad pewnie będzie później, bo jest bardzo, bardzo busy day, więc tak. Tak jak już mówiłam w pierwszym vlogu, pewnie zrobię taki oddzielny odcinek o tym systemie, jeżeli Was to interesuje, opowiem więcej o tych funkcjach i o tych wszystkich słówkach po niderlandzku, które to są. Uważam, że to naprawdę jest świetny element praktyki języka niderlandzkiego. W Belgii robienie fryzury jest niemożliwe, bo jak wychodzisz z chałupy, to wiatr tak robi ci Chopina na głowie, że już wszystko jedno. Wczoraj w ogóle byliśmy na zakupach i obczajałam sobie, co muszę dokupić, słuchajcie, do filmiku, który chcę zrobić dla Was o przekąskach na hipoglikemię, co tutaj w Belgii sobie kupuję, co jem i co wydaje mi się, że jest takie fajne, poręczne, czym będę też mówić, co jadłam w Polsce, co sobie kupowałam, też co było dostępne, no bo tak naprawdę to też było x lat temu i dużo, dużo się zmieniło w międzyczasie. No już jestem w Belgii 7 lat, więc to jest kawał czasu i zupełnie inne rzeczy są teraz dostępne w Polsce i też inne systemy i zmieniła się też częściowo refundacja, więc duże, duże zmiany, więc będę tak naprawdę mówić, no tutaj z mojej perspektywy bycia tu, bo no tu jestem przede wszystkim na bieżąco. A też kupiłam sobie taką wodę Volvika właśnie z owocami i że nie ma podobno cukru, ale jak się wczytałam, kurczę, w skład,
To są jakieś dziwactwa. W ogóle sukraloza tu jest dodana. Myślałam, że to jest po prostu z aromatem. Już wie, jak ją kupiłam, no ale. Są właśnie, jeżeli chodzi o wody, to jest też duży wybór różnych takich wód smakowych, które nie mają dodatków. Myślałam, że ta jest jakby taka sama jak to, co znam, spa, woda spa, no ze spa po prostu. Jest źródło właśnie tam i jest bardzo znana właśnie tutaj ta woda spa. I oni wypuścili, to już tam było parę lat temu, takie wody smakowe, które miały tylko aromat i one dalej są i są naprawdę fajne, bo tam po prostu w składzie jest napisane, że jest po prostu woda i jest aromat. I one są pyszne, te wody. Spodziewałam się czegoś więcej po tym Volviku, że też będzie taki spoko. Napisali jeszcze zero sugar. No, nie ukrywam, że piję napoje zero i piję różne właśnie takie napoje słodzikowe. Co prawda, no podstawowym napojem jest woda i zawsze myślę, najpierw muszę wypić wodę, jak chcę sobie, nie wiem, wypić kolę zero albo coś takiego, no bo nie można się poić tylko, prawda, kolą zero i jakimiś takimi napojami, bo jest to po prostu niezdrowe. Mimo, że tam nie ma cukru, no już wszystko w nadmiarze jest niezdrowe, najprościej mówiąc. I teraz właśnie tak patrzę na to. Też myślałam o tym, żeby zrobić filmik właśnie o napojach i o wodach, takie bezcukrowe i też przyjrzeć się, co one tam mają. No, jest to jakaś rozrywka, prawda, dla nas diabetyków. Jakiś kolorowy napój, bardzo fajnie. Nie musimy się za bardzo zastanawiać nad bolusem. Jest to przyjemność. No, ale z drugiej strony zawsze trzeba jakoś myśleć, prawda, jak to wpłynie na nasze zdrowie. Czy to, wiecie, jest dobre. Trzeba trochę o tym odpowiedzialnie jednak pomyśleć, a wiem, że potrafię, szczerze, to potrafię pić dużo, na przykład coli, kiedy mam jakiś projekt, który mnie bardzo, bardzo pochłania, mam dużo pracy i trochę to wychodzi, że to jest trochę jak taki energetyk, mam wrażenie, dla mnie, no, kofeina i tak dalej. A tak poza tym, no to właściwie piję wodę, czarną kawę i herbaty nie słodzę. Co w ogóle pewnie dla części Polaków jest, jak to nie słodzisz herbaty? Jak to pijesz czarną kawę bez mleka? Jak tak można? A nie, tak preferuję. Po prostu się przyzwyczaiłam do smaku herbaty, żeby doceniać smak herbaty, po prostu wybierać sobie jakieś ciekawe herbatki. I jeżeli mam ochotę naprawdę, żeby ta herbata była trochę słodsza, no to mam taką stewię w tabletkach, ale to jakoś tak rzadko jej używam. Albo, no, jeżeli mam niższy cukier i mogę sobie na przykład dosłodzić herbatę, to wybieram miód wtedy, zimą zwłaszcza, żeby zrobić sobie taką zimową herbatkę. No, a teraz latem, no to na przykład iced americano albo herbata na zimno, bardzo fajne. Napoje można sobie zrobić. No ale cóż, to wydaje mi się, że może być ciekawy temat, żeby poruszyć te różne napoje, żeby po prostu porozmawiać o tym, że są opcje, nie to, że mamy to pić litrami, tak? Tylko, że jest coś, co można sobie, prawda, kupić, zrobić sobie przyjemność. No i tak jak wspomniałem, jeszcze ten filmik o tych hipoprzekąskach. Mam nadzieję, że dla Was to będzie interesujące. A też przy okazji dowiecie się czegoś o Belgii, bo no, jak słyszycie, zresztą też staram się wplatać jakieś ciekawostki lokalne, że tak powiem, nie tylko po prostu o samym życiu z cukrzycą, bo wydaje mi się, że to też jest takie interesujące różnice między Polską a Belgią. Mam jeszcze właśnie sporo tematów, które można tutaj ładnie przedstawić. Miałam dziś ciężki dzień, więc nie miałam za bardzo czasu, żeby więcej nakręcić, ale cieszę się, że udało mi się pokazać Wam wszystko z tą apteką związane, bo wydaje mi się, że jest to dość ciekawe. A przy okazji spróbuję sobie wreszcie tej wody, bo piłam przez cały dzień normalną wodę, więc chciałabym teraz zobaczyć, jaka jest ta smakowa. Pachnie bardzo mocno. To ma być mango i marakuja. Więc tu tak, aromat czuć zdecydowanie. To jest strasznie słodkie, słuchajcie. Wydaje mi się, że to w ogóle jest.
Ja to tak złapałam, bo była jakaś promocja czy coś i tak nie przeczytałam tego składu co bardzo. Chociaż zazwyczaj sprawdzam składy produktów na spokojnie. Jacie, jakie to słodkie. No właśnie tak jak mówiłam ci na początku dnia, że tu jest są sukraloza, cesulfam K, że no oczywiście wszędzie są napisy, że tam natural i tak dalej, zero sugar i ten, ale tak, a jeszcze kwasek cytrynowy jest takie słodkie i kwaśne strasznie, więc nie wiem, czy będę to pił, tak szczerze. Powiem szczerze, że jest wrażenie, jakby się piło sok, a nie wodę. Jest tak słodkie, jakbym faktycznie wzięła łyka soku. Więc nie wiem, czy tak naprawdę no, kupuję wodę, więc chciałabym orzeźwić się wodą, a nie sokiem, więc jest straszny ulepek. No, jak potrzebujemy też tak, wiecie, no nie wiem, no, po prostu napić się po zjedzeniu czegoś, tak? I oczekujemy, że po prostu będzie woda, nie wiem, może z jakimś delikatnym aromatem, a to jest nie spodziewałam się tego. Nie wiem, czy to ma zachęcić ludzi do picia wody, ale no. Nie wiem, dziwne strasznie. Dziwne, naprawdę. No widzieliście, zresztą tak otworzyłam dopiero co i dopiero spróbowałam, ale naprawdę. Jakbym wzięła normalnie łyka soku, ale też jakiegoś takiego. No wiecie, nie jakiegoś super wysokiej jakości soku, tylko. No nie wiem, no jakiś taki napój bardziej, prawda? Coś w tym stylu, więc dobra, to było dziwne. Ale myślę sobie, że zrobię właśnie jakiś taki przegląd wód, które są tutaj i smakowych, i jakichś takich cudaków. Tego Wolwika już chyba nie kupię w takim razie. I napojów bez cukru, które są słodzone słodzikami, jakie tu są w Belgii. Też w Belgii są sklepy holenderskie, więc też tu mam dostęp do różnych napojów bezcukrowych, które są w Holandii. No ale to też dajcie znać. Wydaje mi się, że to jest jakby też ciekawy temat, no bo ja na przykład często robię tak, że gdy jadę gdzieś na wakacje, za granicę, to sobie obczajam, co można dostać właśnie, jakie napoje, jakieś, wiecie, fajne może przekąski na hipo i tak dalej. Na przykład to, co uwielbiam kupować sobie, jak jestem we Włoszech. Teraz właśnie byliśmy na Sycylii i zawsze kupuję sobie soczki takie w kartoniku, które są z brzoskwini albo z moreli, ponieważ to są po prostu takie przeciery. One są tak pyszne, tak soczyste. Są naprawdę, naprawdę mega i wtedy właśnie kupuję sobie te soczki. Więc pomyślałam sobie, że to może być ciekawostka, że jak kiedyś byście byli w Belgii, prawda, to albo no, też i w Holandii, no bo tak jak wspomniałam, są tu też holenderskie sklepy, to możecie sobie wtedy coś przywieźć, albo po prostu chociaż spróbować. No, z płynami, no to wiadomo, jeżeli lecicie z samolotem, no to jest problem, ale z jakimiś tam innymi rzeczami to już mniejsze. Więc tego możecie się spodziewać, coś o wodzie, coś o innych napojach i też o przekąskach na hipoglikemię. A też mam jeszcze jedna rzecz, którą może być taka relatable, że mam ostatni dzień sensora, jutro mam zmienić sensor i po prostu zobaczcie, jak koszmarnie wygląda. Już w ogóle co za wstyd, po prostu straszny, straszny syf. No, zebrał się. Jak noszę ciemne rzeczy, to jest dramat i ja generalnie ostatnio nie zaklejałam sobie bardziej tych sensorów przez to, że nie chciałam mieć jakiejś, wiecie, dziwnej, diabetykowej opalenizny. Tu trochę mam, teraz nie widać w tym świetle, ale ten się zaczął tak odklejać. W ogóle jakoś plaster poszedł tutaj pod spód. Ja to musiałam odklejać, wyciągać. Później sobie myślę, Jezu, no już na jeden dzień zakleję jakimś takim porządnym plastrem, to wiecie, nawet ten klej się nie zdąży przerobić, żebym później mogła go ściągnąć, więc nawet wydaje mi się, żebym bardziej uszkodziła swoją skórę w ten sposób. Więc jest tak, więc jakby reality
Przypominam teraz zawsze takie piękne zdjęcie Instagram i jakieś pozowane po prostu z sensorem elegancko i teraz versus reality i też plastrem po prostu zwykłym. No ale czasem tak jest. Powiem szczerze, że nieraz zdarzało mi się ratować sensory czy zestawy infuzyjne plastrem. Tak, przy okazji to muszę sobie ściągnąć stary zestaw infuzyjny, bo ostatnio jak robiłam vloga, to już było i z dni temu, więc znowu teraz zmieniałam w kucie, no ale już tego nie kręciłam, bo wam pokazywałam. Myślę, że może zrobię taki filmik, w którym pokazuję jakby wszystko, jeżeli tak się złoży, bo teraz mam trochę rozjechane, że już pokazując, że ten adapter z drenem zmieniam innego dnia, zestaw infuzyjny innego dnia, bo tu jest tyle różnych części do tej pompy, że można sobie tak to robić rotacyjnie, nie trzeba tego robić jednocześnie. Więc to też jest fajne. Ale jak mi się tak złoży, że mam do zmiany wszystko, albo kurczę, w sumie przecież mogę to nagrać po prostu, ponagrywam nawet oddzielnie, no chyba, że się złoży. No to zobaczymy. Teraz już się rozgadałam. Mam strasznie dużo tematów ciekawych do omówienia, więc wiecie, to wszystko po kolei będę ten. A dzień, no naprawdę cukrowo. Nie wiem, co się stało, szczerze, po obiedzie, ale po prostu miałam taki w górę. Trochę mi tutaj wywaliło, nie wiem. Może trochę z jedzenia, trochę ze stresu, trochę. Nie wiem, czy trochę algorytm jednak nie ogarnął jedzenia, bo dziś zrobiłam taką domową, taką rolkę, była trochę tłusta, takie coś a la taki kebab domowy. Też tu są jeszcze dodatkowe czynniki, bo właśnie jestem w trakcie tego czasu w miesiącu. Drogie panie, wiecie, o co chodzi. Wpływa to strasznie, strasznie na cukry. Też właśnie, no, dziś był taki mocny dzień, więc się zastanawiam, czy po prostu mnie nie wywaliło, że zaczęła mnie w ogóle boleć głowa. Więc kurczę, a cały dzień w sumie spoko, tak naprawdę. A teraz to w ogóle, teraz sobie spada. Już nawet ustawiłam tryb zen, bo jeszcze nie ma kolacji. Ale mimo wszystko w sumie jest naprawdę fajnie, bo zaraz widać, czy nie widać? Widać, nie widać. Teraz trochę widać. Więc widzicie, że mam 83% w zakresie dzisiaj, mimo tego ten i 17 powyżej 180, więc nieźle. Muszę kiedyś wam też pokazać, jak wygląda jeszcze taki rozszerzony program, bo tutaj nie ma wszystkich danych, są takie podstawowe statystyki, natomiast jak się zaloguje do programu, czy właściwie nie do programu, do systemu, no online jakby tego rozszerzonego, to się internetowo loguje, to wtedy tam też widać, wiecie, odchylenie standardowe, tam więcej danych i tak dalej, więc jakby to też, to jest nie wszystko, prawda, że ta statystyka, że o ile czasu w zakresie, no ale jak szybko rośnie, prawda, jak szybko spada, no to wszystko jest istotne, więc na razie tak. Teraz z tego tygodnia, 7 dni, to właściwie jest podobne trochę jak dzisiaj, trochę mniej, 81,5 i 18,5 ponad właśnie, średnia 151 i 0% w takiej hipoglikemii poniżej 70. Więc wydaje mi się, że całkiem nieźle. Tak czy siak, dowiem się niedługo więcej informacji na temat moich wyników, bo mam wizytę pod koniec lipca, więc o tym też będę mówić, jakie badania muszę zrobić, będę opowiadać, jak wygląda wizyta, będę opowiadać, co, prawda, co tam mam przypisywane i tak dalej, jakieś takie, no wiecie, wszystko też jakby na tyle, na ile czuję się też komfortowo, wiadomo, są takie dane, wiecie, no drażliwe. Ja się z tym wszystkim dzielę, no bo też chcę jakby pokazać takie, wiecie, no takie zwyczajne, takie prawdziwe życie z cukrzycą, no też mi coś tam nie wychodzi, też mimo mojego dużego jakby stażu, tak, długiego, można powiedzieć, że duże doświadczenie, no ale to nigdy nie wiadomo. To nieważne, czy ma się 3 miesiące, 3 lata, czy 30 lat doświadczenia z cukrzycą, każdy może się pomylić, a technologia, no to jest tylko technologia, więc też prawda, nie wszystko zawsze wychodzi. Więc tu też chciałam właśnie pokazywać wam takie życie
Tak jak mówiłam zresztą w tym pierwszym vlogu. A teraz już się rozgaduję trochę bez sensu, więc myślę, że już kończymy tego vloga. Dziś było trochę ciekawostek, może taki prawda, bardziej z jakimiś zapowiedziami, co bym chciała robić, więc dajcie znać, która Wam się najbardziej podoba. No i to tyle, no. To do zobaczenia, cześć!